Prezent, jaki dostałem. Hej, to że jeszcze nie umiem go używać, więc jak coś się stanie nie do końca właściwego, to proszę o wybaczenie. Wszystkiego jest jakby w bardziej właściwych proporcjach, więc tak samo wracamy do naszego narzędzia pomiarowego. Tak, wiem, że w tym momencie wymieszałem whisky kukurydzianą z whisky żytnią i to nie jest bourbon, to jest whisky. Bo żeby był bourbon, musi być z Kentucky. Inne wymagania są spełnione, więc do naszej szklanicy wylewamy 40. Następnie dodajemy dwa dasze, czyli nazwijmy to trząchnięcie angustury, czyli naszego bitera, elementu, który nam w sposób taki bardziej ziołowy, ciężki, subtelnie będzie podkreślało ten smak. Następnie coś, co nam osłodzi, w pewien sposób stępi wszystkie nasze ostrości, czyli nasz syrop klonowy. Tak, wiem, że Old Fashion jest bardzo często wykonywany na syropie cukrowym, ale ja akurat stwierdziłem, że syrop klonowy to jest to. Więc mamy nasze główne składniki. Bierzemy naszą... Ale że jak, co? Przelewasz do dokładnie i teraz trzęsiesz. I wtedy ci nie wypływa. Okej. No to powiem ci, że wszystko jest upierdolone. Głównie ze mną. Mówi, że teraz... No, nie wypływa, prawda? Słuchaj. A przecięłaś? Nie. Mówiłem, że nie potrafię tego obsługiwać. Słuchajcie, ja większość życia raczej piłem niż robiłem, więc... Aniu, podaj ręczniki, please. Ania, przed i to podaj ręczniki, bo musimy to nagrać.